Oświęcimski Klub Karate. Ta niewielka postać, która w tej chwili prężyła muskuły, to 6-letnia Natalia Matusz. Już trenuje, drodzy Państwo, już trenuje, a co będzie za kilkanaście lat? Jakie sukcesy przed nią? Trzeba przyznać, że klub, w którym trenują, już dziś ma wielu utalentowanych sportowców. Wielu odnosi sukcesy na arenach krajowych, europejskich, a nawet światowych. Reszta zespołu, która się prezentuje, to Szymon Dębski, lat 8, Dominik Matusz, lat 10 i Magda Kraszewska. Nie chciała zdradzić, ile ma lat. Wygląda na więcej niż 10, ale wolałbym nie zaczynać z Magdą, gdyż ma tytuł mistrza Europy w karate. Innym Państwa też nie polecam. Proszę spojrzeć, jak walczą już nasi młodzi oświęcimscy karatecy. Nie wspomniałem o najstarszym zawodniku, który nam tutaj prezentuje również z chłopakami swoje umiejętności. To nie kto inny jak trener klubu Mariusz Pawlus. Trener również, który ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia, najwyższe to udział w Mistrzostwach Świata kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych. Od wielu lat trenuje, uczy młodzież, jak walczyć. A teraz Magdalena Kraszewska. Czterokrotna mistrzyni Polski, mistrzyni Europy w kata. Wielkie brawa, drodzy Państwo. A teraz wrócili nasi 8 i 10-latkowie, drodzy Państwo. Szymon Dębski, Dominik Matusz. Widać, ale chłopcy naprawdę się lubią, a pan Mariusz Pawlus pilnuje tylko, aby nie zrobili sobie krzywdy w tym starciu kickboxingu. Występnie chętnie będę rozdawać autografy. Magda Kraszewska.
brawa dla członków Oświęcimskiego Klubu Karate. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również.